Na gali osobowości i sukcesy otrzymałam nagrody. Bardzo byłam dumna, ponieważ byłam razem na scenie z Lechem Wałęsą, z panem Korzeniowskim, z innymi jeszcze osobistościami znanymi w Polsce i ja jako też znana osoba w biznesie. I otrzymaliśmy nagrody, które były zatytułowane Wybitne osobowości światowego biznesu. Więc brzmi to bardzo poważnie i rzeczywiście dostały to osoby, które na to zasłużyły. Kobieta w biznesie może jeszcze 30 lat temu mogła odczuwać dyskomfort. Ja 23 lata temu przecierałam szlak jak taki pierwszy Nestor w tym, żeby to, że kobiety prowadzą biznes, to jeszcze może już było znane, ale to, że mogą wyglądać też elegancko, nie tylko w szarych i burych jakichś garniturach, że można ubierać się w pastelowe kolory i to, że tak jak kiedyś się mówiło, że czy może można połączyć piękną kobietę, żeby była i wykształcona, i bogata, tak? Więc można to połączyć i jeszcze w dodatku potrafiąca prowadzić biznes. Osoba, która w biznesie powinna działać, powinna mieć przede wszystkim pasję, powinna mieć w sobie takie samo zaparcie, to, że kocha wyzwania, to, że lubi cały czas coś organizować i to, że potrafi też ludzi za sobą pociągnąć i jeszcze w nich wyzwolić pasję też w tym, co razem działają. Nagroda ta, wybitna osobowość światowego biznesu, jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Dostałam ją za to, że tak działam na rynku polskim, jak i międzynarodowym, że mam firmę największą w Polsce pod kątem opieki długoterminowej. Więc jestem z tego bardzo dumna. Nikt nie pracuje dla nagród. Na pewno każdy pracuje, a potem jak dostaje nagrodę, jest miło zaskoczony, ma tą radość i przyjemność, że ludzie jednak na całym świecie widzą go, że jednak to, gdzie się męczy, bo to nie jest tylko i wyłącznie przyjemność, ale rzeczywiście ciężka praca, że ktoś ją widzi, że ktoś docenia i daje to na pewno, dodaje na pewno skrzydeł, że chce się dalej pracować i jeszcze bardziej wykazywać.